Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gościmy dzisiaj, a mamy 19 sierpnia 2013 roku, poniedziałek, u kolegi Karola i Kamila Kubickich. U kolegów, przepraszam. Koledzy obecnie lotują w oddziale 0273 Bełchatów. Wcześniej lotowali w oddziale 0275 Radomsko. Dzisiaj mamy okres, kiedy nie ma jeszcze lotów gołębi młodych. Zakończyły się loty gołębi starych. Zapytamy się właśnie tutaj kolegę, czy to Karola, czy Kamila, jakim poszedł przebieg sezon w tym roku lotów gołębi dorosłych. Jak tutaj się im w nowym tym oddziale, gdzie lotują od niedawna w sumie, lata, no i tych innych ciekawostkach związanych z tegorocznym sezonem lotowym. Proszę bardzo, kto może będzie z kolegów zaczynał pierwszy mówić? To może senior. Jak o lotach, oczywiście. To może ja. O lotach. Witam wszystkich serdecznie. Może z tym świeżym oddziałem to nie tak szybko, bo to już drugi lot lotujemy w oddziale w Bełchatowie, także jesteśmy już hodowcami znanymi, jeżeli chodzi o oddział Bełchatów. Po części dlatego, że ubiegły sezon mieliśmy bardzo dobry, tam żeśmy wygrali praktycznie wszystkie kategorie, jakie były możliwe w Bełchatowie, ale to już nieważne, to już było, minęło. Sezon 2013, jak chyba w większości sezonów lotowych w całej Polsce, był sezonem trudnym, szczególnie jeżeli chodzi o miesiąc maj. Nas to też nie ominęło, mieliśmy kilka katastrofalnych lotów na początku sezonu. Przepraszam, ale to wy jako oddział, czy wy jako po prostu hodowla, tutaj wspólnie z Kamilem? I jedno i drugie. Jako hodowla zaraz powiem, co u nas było takiego szczególnego. I jako oddział pierwsze 3 czy 4 loty żeśmy mieli też, może nie katastrofalne, ciężkie, ale bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie loty, ciężkie, ciężko dziwne, o tak bym to nazwał, bo to no może nie to, że ciężkie, bo gołębie się schodziły, ale no nie wszystkim, ja zaraz, ale o tym za chwilę. I tak pokrótce, pierwszy lot deszczowy, troszeczkę w taką mgłę, niby pułap chmur dość wysoki, powinny gołębie być dość fajnie. Startujemy z drugiego miejsca w oddziale. Drugi lot, stosunkowo lot troszeczkę łatwiejszy od pierwszego, u nas katastrofalny. Do dzisiaj nie wiemy dlaczego, nie łapiemy żadnego gołębia w konkursie, czyli nie mamy żadnego gołębia ze serii typowanej. Mógłby ktoś tam powiedzieć, bo różne słuchy były, że tam może zegar nam się popsuł. Nie, dementujemy to wszystko. Po prostu gołębie nam nie przyleciały. Nie wiemy dlaczego do dzisiejszego dnia. Byliśmy na badaniach u lekarza zaraz po locie. Niby wszystko teoretycznie było dobre. Wszystkie wymazy, kał, wole, wszystko było dobrze. Tym bardziej nic nie leczyliśmy później w następnym tygodniu po tym locie nieudanym. I następny lot mamy już bardzo dobry, gdzie startujemy znowu z 50 któregoś miejsca po drugim locie na 30 któreś. No i tak cały czas schodami i skokami małymi do przodu, gdzie sezon skończyliśmy w obydwóch kategoriach. Mamy dwie kategorie takie współzawodnictwa w oddziale. Kategoria z 50, czyli ta pierwsza GMP. Skończyliśmy ją na 8 miejscu i kategoria z całego gołębnika, czyli z całości tak zwana, skończyliśmy też na 8 miejscu, co ja uważam w tym roku za wynik bardzo dobry, bo wyprzedziliśmy dużo hodowców takich, którzy pozdobywali praktycznie maksymalną ilość konkursów, a my ich wyprzedziliśmy, jeżeli chodzi o ilość punktów. Pomimo tego, że tak jak mówię, z drugiego lotu nie zdobyliśmy, nie mieliśmy ani jednego gołębia w konkursie. A te kolejne loty już były łatwiejsze? Kolejny lot był już dla nas, trzeci lot już był bardzo dobry, czwarty lot był rewelacyjny, gdzie nasz olimpijczyk, który był w Nitrze w 2013 roku w tej kategorii D zdobył srebrny medal, już był pierwszym gołębiem w oddziale i tak żeśmy sobie z synem powiedzieli, zresztą no może nie wszyscy wiedzą, orzekliśmy obaj, że był to gołąb czteroletni, jeszcze ma przed sobą sezon sportowy dość dobry, warunki jego były bardzo dobrze, wypierzony bardzo dobrze, dwie samice dostał do rozpłodu wcześniej, także wszystko wskazywało na to, że będzie dobrze latał i czwarty lot był tego przykładem, gdzie mówię, już był pierwszy w oddziale, tam z wyprzedzeniem 3 czy 4 minut, no i pech, robimy podlot w tygodniu, jest to bodajże czwartek po południu,
wywozimy gołębie na podlot, nie przychodzi nam... Jaka odległość powiedzmy? 30 km. Tak. Taki robimy podlot, mamy jedno miejsce praktycznie do wypuszczania gołębi. Robimy taki podlot popołudniami głównie, dlatego że do południa pracujemy do godziny 15 i w większości po południu robimy, aczkolwiek rano też nieraz, ale to jak czas na to pozwala. I z tego podlotu nam nie przychodzi jeden gołąb. Zgadnijcie, który. Oczywiście no, olimpijski. Nie ma go do dzisiejszego dnia, także... Żałoba już chyba po nim jest, przeminęła troszeczkę. Już przeminęła, no mieliśmy depresję długo. 2 tygodnie nas trzymało, nawet do tego stopnia, że no, zamiarowaliśmy po prostu na tydzień czy dwa przerwać loty. Dodatkowo jeszcze dlatego, że drugi lot, ten, z którego nie zdobyliśmy żadnego konkursu, był dla nas ogólnie lotem katastrofalnym, bo na 49 sadzonych gołębi mieliśmy tylko 14 w pierwszym dniu. Nie wiemy dlaczego. A doszły później te gołębie? Tak, w tygodniu nam podochodziły. W sumie później lotowaliśmy cały czas ilością gołębi tak między 35 a 40, bo tyle gołębi nam przyszło. I po tym locie, od trzeciego lotu, zaczęliśmy lotować od czwartego. Jak zginął tam nam ten olimpijczyk, zaczęliśmy lotować normalnie brygadą czy tam zespołem 26 rocznych i 12 dorosłych gołębi. No i takim zespołem dolecieliśmy do końca. Od 6 czy 7 lotu nie zginął nam już żaden gołąb na lotach. Zrobiliśmy kategorię G, MP ogólnie mniejszą niż w zeszłym roku, aczkolwiek jestem bardzo zadowolony z tego. Razem? Niecałe 1400 jeszcze tam dokładnie nie mieliśmy wyliczone, bo nie mieliśmy list rejonowych jeszcze tego wglądu. Roczne są. I w tym w GMP mamy dwie samiczki roczne. Czy one mają podobne pochodzenie z olimpijczyka tego właśnie coś, czy nie? Jedna tak, jedna całkowicie inne. Aczkolwiek z olimpijczyka mamy samicę, która też zrobiła GMP, ale miała jeden lot po prostu troszeczkę za późny i wyprzedziła ją inna, nie? Ale za to ta samica jest w kategorii C wystawiona, gdzie kategorię C no, mamy w tym roku dość dobrą, bo niecałe 80, tam 70 parę koeficjent w kategorii C. I co ciekawe, w kategorii C mamy też dwie roczne samice i jedną dwuletnią. Młody Także zespół. Bardzo młody zespół. No, przebudowywujemy stado. W tym roku też odsprzedaliśmy już hodowcom tutaj dwie takie dorosłe samice. Będziemy mieć jeszcze do odsprzedania jednego dorosłego samca i nasz zespół na rok 2014 będzie się składał na dzień dzisiejszy. Mamy 30 chyba 5 czy 6 gołębi. Będziemy mieli dorosłych, w tym najstarsze gołębie 3-letnie. Aha. A macie jakieś potomstwa z tego olimpijczyka, czy pochodzenie inne, czy braci, coś? Oczywiście, z olimpijczyka, jeżeli chodzi całkowicie o linię kanibala Dirka van Dijka, u nas jest bardzo dużo gołębi. Kamil, idź złap przy okazji może. Zaraz sobie 80, zobaczymy właśnie. 23 złap, tu jest ten 17 mamy, tak. Tutaj też widzimy od razu przy okazji tego, kto pierwsze skrzypce tutaj w hodowli gra, tata wydał polecenie, syn poszedł, mimo że jest żonaty, za miesiąc się Kamilowi to już urodzi, także wtedy może się... Podobno syn, tak? Czyli też może będzie hodowca. No taką zobaczymy. Mamy nadzieję. Kamil właśnie poszedł pokazać kilka gołębi, które mamy z linii właśnie tego naszego olimpijczyka, są to gołębie obecnie roczne. Daj, ja tu wezmę przez blok. O, tutaj sobie zobaczmy. Gołębników nie będziemy wchodzić, tam już byliśmy kilkakrotnie. No, w gołębnikach teraz, jak to po sezonie lotowym nie jest aż tak bardzo czyściutko, sypią się pióra, bo gołąbki już są w tej chwili. Gołąbki już w tej chwili są na piątym piórku po pierzeniu. Już mówię, jest to samiczka 90-80. Tak, widzimy. Z linii właśnie tego naszego olimpijczyka. To jest 2012 roku. Tak. Niebieska, to jest taka roczna samiczka. No tak, niestety z Van Dijka są praktycznie wszystkie, te gołębie u nas praktycznie tak, wszystkie są czemu niebieskie. Czemu mówisz niestety? No bo czasami chciałbym, żeby był jakiś nakrapiany albo taki pstrokaty. Mamy jednego syna jego pstrokatego. To ale wyniki ma jakie gołębie? Ten? Już mówię. Ona zdobyła w tym roku 8 konkursów, w tym była ze 2 razy chyba pierwsza w oddziale. W sumie pierwsza to nie była, w piątce. W pierwszej piątce była, bardzo dobrze latała. Z pięćsetek? Tak. I ona pięćsetek. Głównie pięćsetki, tak. Ale z nią był taki przypadek i chciałem tutaj podziękować hodowcy, nie będę wymieniał nazwiska, ze Śląska, bo ona miała taki przypadek, że ta samiczka nam się zatrzymała po maratonie. Była na maraton włożona i brakowało ona po maratonie... konkursu do C kategorii bardzo dobrego.
i na ostatnim maratonie. Ona się nam zatrzymała i weszła do hodowcy ze Śląska. Co wypuścił? I ten hodowca podał nam przez kogo? Przez Adriana Śmiłowskiego ten gołąb do nas z powrotem dotarł. A czemu mówisz, żeby nie wymieniać? To znaczy, że... Bo nie pamiętam. Nie aha, chcę, dlatego, nie chcę, że nie pamiętasz. Dobrze. Myślałem, nie chcę, że... po prostu z Katowic, typowo śląskie, nazwisko jakieś Rybnika. Tam, czy z Rybnika. Serdecznie dziękuję temu hodowcy i ja obiecałem temu hodowcy młodego, że mu wyślę, na pewno mu wyślę, tylko nie chcę mu wysłać teraz, bo będzie go musiał trzymać przez zimę. Dostanie na pewno ode mnie takiego młodego na wiosnę, którego przelotuje i na pewno jeżeli będzie dbał o tego młodego, to będzie miał z niego pociechę, bo dostanie z tej linii. Nie wiem, czy po tej samicy, czy po bracie jej, ale dostanie z tych gołębi po prostu, nie? A brat jej to jest ten właśnie. Brat jej tylko z innego gniazda, tak. Czyli innego ojca ma? Nie. Ten sam, tylko po prostu to jest pierwszego lęgu, tam to jest z drugiego. No. Pokażmy ten gołąb 90-23. Pokażmy skrzydło jeszcze, Kamil, tego gołębia. O, tu widzimy. O, tak wygląda. Też jest niebieski, tak jak... Dokładnie. Tylko ten taki srebrnawy taki tak. Troszeczkę jest. No, nie? Troszeczkę ten gołąbek tak. Też był między innymi pierwszy już na 13 locie. Z 300. Ale u was w gołębniku, czy w oddziale, tak? Już tak. Jemu wychodziły 300 i 500. Aha, czyli takie widać dość macie uniwersalne w miarę. No. A na maratonach co się wam pokazuje? On na maratonie też był, przyszedł z maratonu na drugi dzień. I tydzień później był pierwszy. W następnym tygodniu już był pierwszy w oddziale, z następnego ona lotu. Była dobrze z maratonu, z pierwszego była dobrze, a na drugim się zawiesiła. Na ostatnim locie. Rozumiem. To są takie dwa wybijające się gołębie z waszej drużyny. Z jeżeli tego chodzi o gołębie z linii kanibala, tak. To są dwa. Przynieś tam jeszcze te dwie, te roczne, takie samice, nie? Tutaj, kiedy kręcimy teraz fotoreportaż u kolegów kubickich, akurat pojawił się kolega Andrzej. Kolega się może przedstawi, też hodowca oczywiście. Tak jest, Andrzej Lizak. Jestem tak samo z oddziału Bełchatów, z sekcji Krzywanice. Tak, tutaj właśnie kolega Karol nadmienił, że tutaj kolega Andrzej wcześniej, jak rozmawialiśmy, że tutaj jest w tym roku ograł, że tak powiem. No tak. W zeszłym roku udało się mnie wygrać z Andrzejem, a w tym roku Andrzej wygrał tą kategorię z całego gołębnika, z której ja byłem w zeszłym roku na szpicy. W tym roku wygrał Andrzej, w oddziale. Tutaj jeszcze przypomnijmy, tylko przepraszam, że przerwę. My tu byliśmy parę tygodni temu u kolegi Redkiewicza, tam przedstawialiśmy oddział Bełchatów, no ale był, przypomnijmy Brzeźka, tak. Ilu tu hodowców lotuje? No ponad 100 hodowców jest, w sumie około 130 hodowców jest, jakby to można powiedzieć, zarejestrowanych, ale lotujących jest takich około 110, gdzie zaczyna się sezon, a kończy 60-70 osób. No to wiadomo, to w każdym zależy, oddziale nie? Tak jest, że zawsze się ktoś wykruszy. Dokładnie. To jest normalna rzecz. Ale bardziej... leci na ostatnie loty około 2000 gołębi, także no jest to ileś taka dość. No w tym roku na maratony było mniej, no bo sezon był paskudny na maj, nie? No, a tutaj kolega Andrzej jeszcze nam powie, może oprócz tego mistrzostwa, które tutaj wygrał z Kubickimi, Karolem i Kamilem, to jakie jeszcze tam inne sukcesy tutaj w tym roku w oddziale kolega miał? No w oddziale z 50 w GMP jest trzecie miejsce. Tak, tak. I tam w kategoriach jeszcze dokładnie tych kategorii. No, w kategorii B będziesz drugi, w C będziesz drugi. A tam nie ma jeszcze dokładnie wyliczony. W B będziesz drugi, bo żeśmy patrzyli. Nie, wysoko. W sekcji praktycznie wygrał, no drugi. Nie licząc tego, po prostu to nie nadmienił już chyba z uprzejmości, żeby się nie chwalić, że z 5 czy 6 lotów, gdzie zanotował pierwsze gołębie i nie tylko w oddziale tak? I nie tylko w oddziale, bo i później jak mieliśmy loty 500 z rejonu, to miał tam ze 3 razy gołębie w szpicy, może nie pamiętam czy pierwsze, bo się wymienialiśmy z gołębiami. Z Burgu, czyli z 500 były pierwsze z rejonu, gdzie leciało 5000 gołębi, nie? No tutaj kolega, czyli będziemy musieli tutaj odwiedzić na pewno, kolega nam wtedy hodowlę przedstawi swoją, opowie o gołębiach, tak tym bardziej. A kolega tu mieszka blisko? Bo teraz jesteśmy w Sulmierzy. No, tak, 3 kilometry. W Krzywanicach, przepraszam, po sąsiedzku widzę, 3 kilometry. 3 kilometry od nas. Korzenica. No, hodowla tam... oparta mniej więcej na podobnych gołębiach jak u nas. Andrzej opiera hodowlę głównie na gołębiach linii Szelens, bo ma bardzo dużo i bardzo dobrych takich gołębi. No i gdzie ty ma? Odromka Jagusia jeszcze miałeś tam z tego, z Van Lunów, tak, nie? Takie szpaki. Z tego, dużo, część gołębi jest przywiezionych z Opola. To nie z Opola, tylko z Lysy, z Namysłowa. No to możesz powiedz, bo aha. Ja wiesz, nie chcę tam... No z Namysłowa to tam są gołębie od Wiesia Młota i od tego...
od Głąba Jamka. Tak? Tak. No i te gołębie się troszeczkę sprawdziły jako roczne, w ubiegłym roku jako roczne. Słabiej. No ale jako roczne w ubiegłym roku w Mistrzostwie Polski były w tu 200... W tej olimpijskiej kategorii, tak, nie? Była drużyna 240 pewno. No w tym roku te gołębie wybitnie latały. No latały przecież jako, ten dwulatek on parę razy tam tak się wybił, że... A to jest, to wtedy nie mam sensu. Warto to, jak, czyli kolegę w czasie lotów gołębi młodych odwiedzimy, kolega nam wtedy o swojej hodowli wtedy już dokładnie opowie, pokaże nam gołębniki z zewnątrz, wewnątrz, ptaki, które ma w nich, a w międzyczasie tutaj popatrzmy jeszcze, bo kolega Kamil przyniósł tutaj kolejnego gołębia. Jaki to jest gołąb, Kamil? Też roczna samiczka. Tak, pokażmy numer. 9015. 9015. Tak. I ona też, widzę, też jest nakrapiana pstra taka. Tak, to jest... Też z Wandajka? Nie. Nie, to jest gołąb Deklag razy Meyer. Tak. A w ogóle to jest zaprzeczenie po prostu... 10 konkursów. Zaprzeczenie teorii... Może pokażmy. A to jest, Kamil, po prostu zaprzeczenie teorii, że gołębie, które latają na młode, nie latają później. Ona na młode miała 6, na 6 wkładań 6 konkursów, w tym roku ma 10. No Andrzeja Roczniak też wygrał w tym roku. No Andrzeja Roczniak jakieś czołowe konkursy zdobywała właśnie? Nie, cały czas była tak u nas na gołębniku w okolicach między piątym a dziesiątym gołębiem w oddziale się tak klasowała, dużo poniżej połowy, o. Ale na razie nie była jeszcze taki robotnik, takim... można powiedzieć, robotnik gołąb. Na razie nie był to gołąb jakiś taki wybitny, nie? Rozumiem. O, mamy akurat tego. Jastrzębia. Jastrzęb w niebie tam widzi. Trener, właśnie tak jak kolega mówi. Może a w ogóle jeszcze... tego olimpijczyka właśnie potrenował. No możliwe, no. Bardzo możliwe, no bo to był gołąb, który wybitnie latał, on od stada się odbijał, ale skończmy, nie przypominajmy. Tak, bo... A jeszcze tak już właśnie, tak już tam tak złośliwie powiedzmy, że jeszcze to jest takie też fajne, że kolega miał atrakcyjną propozycję cenową na sprzedaż tego gołębia, a ich tutaj akurat nie udało się doprowadzić transakcji do końca. Można by było powiedzieć, że chytry dwa razy traci, no, ale nie lotowaliśmy go dlatego, że byliśmy chytrzy. Decyzja była podjęta, że lotujemy jeszcze ten sezon, po prostu mieliśmy nadzieję, że jeszcze polata. Nie? Trudno. Pieniędzy nie miałem i miał nie będę i na pewno bym ich nie miał, bo bym wydał na inne gołębie. O właśnie. I wracając do tych gołębi, teraz kiedy zakończył się sezon lotów gołębi dorosłych, jak się przygotowujecie na sezon gołębi młodych? Jak liczna wasza drużyna będzie? No już właśnie powiem. Jeszcze jeżeli chodzi tylko tak sekundę, to tak samo będzie się tyczyło lotów młodych i dorosłych, że wspólnie z Andrzejem lotujemy tutaj na produktach rodzimej tutaj firmy z Kamieńska, którą właścicielem jej jest kolega Krzysiek Pawelec. Firma nazywa się Puritan i tylko i wyłącznie w tym roku lecieliśmy na tych produktach. Tak samo jak na tych produktach i dodatkach, tak. Tak samo ja, jak i Andrzej, nie? Czy kolega Andrzej to potwierdzi? Oczywiście, tak. A jaki taki szczególny produkt tutaj wam, co moglibyście tak polecić, co się takim jest takim sztandarowym, takim dobrym? To już wszystkie produkty, wszystkie produkty. W każdym dniu każdy jeden produkt ma zastosowanie, jak się go podaje. No, nie poda się na przykład elektrolitu we wtorek czy w środę, bo jest on niepotrzebny. Jest on potrzebny w poniedziałek po locie, czy w piątek. Czyli po prostu bazujecie na tych produktach. Dokładnie, ale takimi produktami jak NO2, czyli nitro tak zwane. No na przykład Andrzej bardzo dużo tego, może nie to, że bardzo dużo, tylko bardzo regularnie to stosował i jest bardzo zadowolony. HMB takie jest, to jest na przyrost tkanki mięśniowej. Ogólnie no, ciężko wymienić coś. Ciężko wymienić, bo my wiemy, bo kiedyś już kolega Krzysztof nam przysłał filmy, go zamieściliśmy. A kto wie, czy on dzisiaj nie przyjedzie, bo on będzie jechał tutaj jeszcze. Także kolega Krzysztof nam przysłał filmy, te produkty prezentowaliście tam, także zachęcamy wszystkich do zobaczenia sobie nawet tego filmu, tam Krzysztof osobiście opowiada o tych produktach, zawsze też w kolejnych filmach, bo tych filmów już kilka mieliśmy, mówi o nowościach, które wprowadza, o ciekawostkach właśnie poleca, no także tutaj widzimy też jeszcze... Mało tego, Krzysiu, przepraszam, że ci przerwę, nawet jakby ktoś chciał jakieś wiadomości na temat tych produktów, Kamil tutaj z Krzyśkiem tak dość blisko współpracuje, po prostu zagłębił się, jeżeli chodzi o skład tych wszystkich środków wspomagających. Jeżeli chodzi o loty gołębi, przypominam tylko, że wszystkie te środki są na bazie naturalnych. Na ziołach. Na bazie naturalnych i olejków eterycznych i na bazie ziół, także proszę się nie martwić tego. Ale to jak będzie kiedyś okazja, to może jak będzie Krzysiek, ktoś to więcej powie, o więcej tym powie. Tak. Ale Kamil na pewno, jeżeli by hodowcy chcieli pomocy, porady jakiegoś, na pewno dogadają się przez telefonicznie, nawet nie potrzeba przyjeżdżać, ale to
kiedyś tam przy okazji. No tak, jak ja mówię, właśnie te, na filmach jest dużo szczegółowych informacji o tych produktach. Co do lotów i sezonu właśnie gołębi młodych. Ja przygotowywałem drużynę 73 gołębi do lotów młodych. Na dzień dzisiejszy mam ich 56. Ale to będzie jeden zespół czy dwa? Jeden zespół, tak. 56 jest dlatego, że tak, po szczepieniach były tam różne perturbacje. Wiadomo, jak to z gołębiami młodymi. Kilka gołębi musiałem usunąć. No i jeden podlot, jaki robiłem sobie trening, co no niestety nie można oszukiwać, że się takich rzeczy nie robi, bo robię. Puściłem sobie za kabiną, była to kabina nieprzyjazna dla nas, bo całkowicie z innego kierunku, kabina Częstochowa Północ, i z tego lotu zgubiłem 9 młodych gołębi. Aha. Jedyny podlot, jedyny lot treningowy, z którego zgubiłem młode gołębie. Jak na razie nie zginęło nic, do lotów jest przygotowane na dzień dzisiejszy 56 młodych gołębi. No i tyle. Andrzej o swoich... Przepraszam, teraz w tym gołębniku tutaj. Tym o, gołębniku tu widzimy go, tak. Zaraz będą wypuszczane. No, zaraz będzie nawet oblot robiony, i także zobaczymy chwilę. Tam. A o swojej drużynie niech Andrzej powie. Tak. Bo kolega, ile przygotował gołębi, też podobną ilość? Też podobna, około 70-80 taka drużynka. No, część gołębi codziennie coś tam, jak, albo jaszcząb, albo odleci. No, nie ma, no, nie ma kompletu takiego, że jest tyle i tyle. No, ale w granicach 70-80 młodych, tak samo jedna drużyna. No i też taki był jakiś podlot ciężki u kolegi? No może ciężkiego nie było, ale już żeśmy mieli wczoraj kabinę, trening, też parę już gołębi nie wróciło. No słabsze muszą odpaść gołębie, no niestety. Pierwszy lot z jakiego kierunku będziecie mieli teraz? Północno-zachodni, pierwszy lot to będzie Pleszew, jakieś 130... Pleszew. To jest tradycyjny kierunek u was. Tak, tak? Dokładnie, jakieś 130 parę kilometrów, nie? To już taki, no, miejmy nadzieję, że nie będzie lotem trudnym. Opóźniliśmy w tym roku, to znaczy prezes oddziału nasz i za automatycznie prezes okręgu dał taką propozycję w tym roku, żebyśmy opóźnili o tydzień loty, żeby się po prostu troszeczkę tych lazurowych takich nieba, żeby te gołębie tak wyciszyć, bo tak przeważnie około 15-20 sierpnia jest bardzo dużo takich lotów, gdzie traci się dużo młodych gołębi po prostu niby w pierwszą, w perfekcyjną pogodę, a gołębie giną. I opóźniliśmy... Tak, chodzi o to, ja powiedzmy do tego lazurowego nieba wróćmy, chodzi o to, że jeżeli nie ma żadnych chmur, tak, to się pogoda wydaje taka idealna, że nie ma wiatru, a to się okazuje z doświadczenia, że to jest najgorsza, jaka tylko może być. Jedna z gorszych pogód i już nie jeden, szczególnie młody hodowca się na tym przewiózł. Nie jeden. No bo my już powiedzmy, że parę lat, parę zębów żeśmy stracili na hodowli i puszczaniu. Szczęka sztuczna? Nie, jeszcze nie. Dobrze. Nie straciliśmy, także no Andrzej też tutaj jest już hodowcą w tej chwili bardzo dobrym u nas. No i tak jak mówimy. No jeszcze z większym stażem niż my. Jeszcze no właśnie, staż ma większy. Kolega na pewno w oddziale lotuje dłużej niż. O, w Radomsku. Ja nie tak jak 30... te koty, że tak powiem, tutaj z Bełchatowa, tak? W Bełchatowie drugi rok, a w oddziale Radomsko 30. Kolega, tak? Oczywiście. No, to czyli kolega też przeszedł z Radomska tutaj? Tak. Aha. Po założeniu sekcji, on też ma 3,5 km do sekcji, tak jak my, nie? 30 lat tyle nie mam. No, właśnie. Także... Dobrze. To byśmy tak na razie zakończyli. Jeszcze zobaczymy, tutaj kolega nam pokaże ten podlot tych gołębi tutaj młodych, tak? No to nie wyłączaj, no to... która jest godzina? No i widzimy, tak będzie wyglądał teraz tutaj u kolegów kubickich oblot. Tutaj... Kolega Karol wspólnie z Andrzejem poszli tam do sklepiku jakimiś produktami się tam, że tak powiem, czy wymienić, czy zakupić. Natomiast tutaj gołębie będzie wypuszczał Kamil. O, już widzieliśmy, jeden taki poleciał sobie. Teraz tutaj zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Nie chcą wylatywać same. Tu słyszymy pukanie. No i już widzimy, pojedynczo te gołębie wylatują. Oczywiście są to gołębie młode, tak jak nadmieniliśmy. O, widzimy, one sobie wychodzą z gołębnika. O. Tak, każdy ma jakąś swoją metodę. Tutaj kolega Kamil kijem uderza, używa słowa myk, 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 ale myślę, że można było... I te gołębie już wszystkie wyleciały. Widzimy w niebie tam stado lata. Łączą się z sąsiadowymi. Sąsiad teraz też wypuścił chyba, tak? A sąsiada fruwają cały czas, bo nie puszcza tylko. Aha, on po prostu nie lotuje? Dokładnie, tak on... ma. Miłośnik myśliwy, to ma wszystko tam. Aha. Ale to z wami chyba nie koliduje w żaden sposób. Nie. No.
Zdarzają się też przypadki, że to są złośliwi sąsiedzi, ale tutaj akurat koledzy mają dobrego życzliwego. Sąsiada, dokładnie. Dobrze. Także na razie podziękujemy wtedy, te gołębie niech sobie potrenują. Czy chyba, że kolega Kamil jeszcze coś ma tutaj do dodania? Na tą chwilę nie, za chwilę będziemy robić tam picie, jedzenie im, to możemy coś... To wtedy pokażemy dokładnie. Jeszcze wtedy, jak, co tam używacie, w jaki sposób przygotowujecie. Dla gołębi młodych oczywiście, oczywiście teraz, tak? Bo tak. Dorosłych już nie będziemy się zajmować. Dokładnie, dorosłych już po sezonie. Czyli pokażemy, jak przygotowują tutaj karmę i picie dla gołębi młodych, tutaj u kolegów kubickich, jak to wszystko wygląda. Dokładnie. Tutaj mamy teraz kolegę Kamila, który pokaże nam, jak przygotowuje tutaj właśnie karmę i picie dla gołębi młodych. To, co przed chwilą nam mówi, tutaj zobaczmy, korzysta, tak jak powiedzieli, oni tutaj z produktów firmy Puritan korzystają. Tutaj jest też taki grafik zrobiony, tak? Zobaczmy. Ja go pierwszy raz widzę, a sam go robiłeś. Tak, aha, widzę. Czyli ten grafik też wysyłasz, jak masz takie zapytania jakieś? Tak, jak ktoś ma pytanie, to... To zawsze. Dobrze, to pokażmy teraz karmę tutaj jeszcze, zobaczmy. Karmy jakiej firmy używacie? Flornas. Flornasa. To jest Krzysztofa Cepila. Dokładnie. Z Szanowa, to jest tuż pod Paczanowie. Dobrze, pokażmy teraz, jak tutaj to, dzisiaj. Co używamy na przykład. Dzisiaj mamy poniedziałek. Do wody dajemy po treningu zdrowe skrzydło. Co to jest? Pokażmy, jak preparat. To wygląda. Podejdę może. O tak. To jest zdrowe preparat. Skrzydło, tak? To nowość jakaś? Dokładnie, to jest nowość. Tutaj w firmie Puritan to jest produkt przeciwko jakimś drobnym urazom gołębi. Przede wszystkim to się daje przed lotami i po lotach, żeby jakieś, jak, no na skrzydła ogólnie, żeby nie miały jakichś urazów, na mikrourazy. Jaka tutaj dawkowanie tego wygląda? Widzę, strzykaweczką nabierasz? Dokładnie, to jest, już mówię, teraz nabierasz... 2 ml na 2 litry wody. Tak? Tu mam około 1,5 litra, daję około tam 1,5 ml. Tutaj wody, widzimy dozownik, tak? Dokładnie, to i do tego dodaję do wody probios. Probios. Dokładnie. Też nowość? Też nowość. To mamy kaszmy. 80 żywych kultur bakterii, mikroorganizmów. Też to jest szklana butelka, tak? Dokładnie, ona jest ciemna, 100 ml. Tylko ten. Są to drogie produkty? Nie, ten jest dość drogawy produkt, bo jest bardzo jest drogi. Tego? Dokładnie nawet nie wiem, musiałbym tam sprawdzić, ale ten około 30 zł. Rozumiem. Granica, około. Tylko ten produkt nadaje się do pierwszych mrozów. Ten, później, tak? Ten tak, probios? Tak, dokładnie, bo później mróz zabija te żywe kultury bakterii. Rozumiem. Trzeba wstrząsnąć, bo tu jest osad się robi z tego, no to jest rzeczą normalną przy tym. I tego ile podajesz? 1 ml na też 2 litry wody. Dozujesz? Dokładnie. Tak, 1 ml na 2 litry wody. Wiadomo, tam jakoś niedokładnie co do kreseczki. Tak mniej więcej. Dokładnie, no, żeby nie przesadzić. I to jest ilość, te 1,5 litra wody, to jest ilość na ile gołębi? Na te właśnie 76 waszych gołębi, tak? 60. Niecałe 60 tam gołębi. 60 gołębi, dobrze. O, doleję wodę i wymieszamy, nie? Tak. To jest do picia dzisiaj, przy poniedziałku, nie? A karmę? Do karmy? Dzisiaj olejek na przykład z czarnego kminku, może być też z ostropestu czy z oregano. Mhm. Też są w ofercie firmy Puritan te olejki? Dokładnie, wszystko. A czemu akurat dzisiaj kminek? No nie. Bo akurat, mieliście, tak? Akurat dzisiaj, no tak. Rozumiem. W zeszłym tygodniu w poniedziałek był z oregano, to dzisiaj... Tutaj widzę, mieszasz ręcznie, ale to widzę, masz przy takich większych ilościach tej betoniarki używasz, tak? Tak, to na pierwsze loty. Aha, no, jak duża ilość. Nie mogę wymieszać. A, i dla kolegów też jeszcze. Tak. Aha, rozumiem. Tu dla pół wsi akurat wymieszam. Rozumiem. No, mieszamy. Dokładnie. Czyli tutaj dojeżdża zapaszek tylko olej, jaki ładny. No rzeczywiście. Na tą chwilę olej. No i żeby... Podaję Quick Or po prostu, żeby wysuszyć. Quick Or. Dokładnie, Quick Or. Też z Puritana. No, na początku tygodnia wiadomo, trzeba dawać produkty jak po locie, jakieś oczyszczające i zapobiegawcze, nie? Pod koniec tygodnia daje się tam typu jakieś elektrolity, katozal, takie produkty. No i to. Rozumiem. Wymieszamy. I to jest też ilość na te 60 gołębi, które tutaj mamy. Tak, dokładnie. Te gołębie są, widzę, tutaj cały czas jeszcze latają. Tak, tak pół godziny do 40 minut dokładnie. Latają, tak? Ja nie wnikam, nie gonię. Ile chcą pływać, tyle pływają. Rozumiem. Jak czyli teraz to jest po prostu dokładnie takie ilości, jakie teraz im podasz. To dokładnie. Woda i jedzenie na dzisiaj. Dobrze. Ten grafik tutaj zobaczmy. My się postaramy ten grafik jeszcze od kolegi tutaj wydobyć w taki sposób, że może na stronie internetowej, tam gdzie są gołębie, kolegów Karola Kamila Kubickich, będzie można tam zamieścić go? Możemy no, zamieścić. Zamieścimy. Też u kolegi Krzysztofa Pawelca poprosimy go, żeby na stronie internetowej też, jak się nazywa, pokazał ten plan, żeby kolegom też pomóc, tak podpowiedzieć, jak to mniej więcej używać. Dokładnie. O, a teraz co? Przechodzimy wtedy do gołębnika, tak? Zaraz? Czy jeszcze no będziesz... Musimy jeszcze... poczekać, jak siądą. Poczekamy, dobra. Dziękuję, na razie. I poczekamy, aż te gołębie siądą. Dokładnie. No i gołębie wylądowały. Także zakończyły oblot. Ile latały, Kamil? Ponad
ponad godzinę. Czyli miały te 30-40 minut, ale się okazało, że były dłużej w powietrzu. Znaczy, że zdrowe, fruwać im się. Dobrze, dobrze. Tutaj teraz, jak się nazywa, zobaczmy, one siedzą sobie na dachu. Kamil teraz tam to, co przygotowywaliśmy, czyli wodę, karmę nalewa do pojników, do karmików. Zobaczymy, czy je zawoła. Widzimy... Najpierw dam jeść, bo później nie mogę dać rady. Aha. Dobrze. Widzimy, one sobie ładnie tu siedzą. O, ale już słyszą ten dźwięk sypanej karmy. Ale wloty masz jeszcze zamknięte. Tak. No, teraz otwierają się. Tak, widzimy. Chodź. I zaraz te gołębie powinny wejść. No i wchodzą, widzimy. Pomału, pomału się wszystkie zejdą. Zostało na dachu tylko kilkanaście. Większość już jest w środku. Patrzmy. Zaraz jak wszystkie wejdą, żeby ich nie przepłoszyć, wejdziemy do środka, zobaczymy tylko, jak one sobie tam pobierają. No i widzimy te gołębie młode, które wylądowały. One teraz sobie tą karmę, którą Kamil, widzieliśmy na filmie, przygotowywał, pobierają. O, wodę też piją. I tak to wygląda. Codziennie taki robicie oblot? Tak, dokładnie. Rano, wieczorem czy raz dziennie? Rano, młode rano i wieczorem. Stare były przeważnie raz, tylko po południu z braku czasu. Aha. A młode teraz, brat jest w domu, także my wypuścimy, jedziemy do pracy, on ma naszykowane jedzenie, picie. Patrz. I daje jeść. Wakacje ma, siedzi w domu. Przypomnijmy, Grzesiu, ile ma lat? 12. 12. 13 o. będzie miał. No widzimy. Także, młody hodowca. No właśnie, rośnie. Grzesia poznaliśmy tutaj kiedyś już na filmie, pomagał. Tak, widzimy. No, tak zjedzą. Rano to samo dostaną? Też podobną ilość, czy nie? Ilość tak, ale już na dodatek będzie coś innego do picia. Tam w grafiku. Początek tygodnia są preparaty takie oczyszczające, przeciw właśnie jakimś bakteriom, wirusom, a już później pod koniec tygodnia bardziej preparaty wyczynowe, wydolnościowe, typu właśnie katozal, pomagające loty. O, rozumiem. Na loty. Dobrze. Także na razie dziękujemy. Także zakończymy dzisiaj. Tu już się pomału robi dość późno. Pojedziemy dalej. Koledze Kamilowi dziękujemy. Przy okazji też jeszcze Karolowi, którego tutaj chwilowo nie ma. On jest zajęty rozmową troszeczkę dalej. Życzymy udanego sezonu lotów gołębi młodych, tego 2013, no i jak oczywiście kolejnych również. Dziękuję, dobry lot. Dziękuję również, dobry lot.